oczywiście nabieramy się, jeśli można tak powiedzieć, na specjalną ekspozycję w sklepie. Jeśli tak zwanych twarzyczek produktu, czyli takiego facingu, że kilka takich samych produktów stoi obok siebie, jest więcej, wtedy chętniej taki produkt wybieramy. Specjalne opakowania, takie, które na przykład przed świętami zawierają motywy świąteczne albo są po prostu uroczyste, albo w limitowanej serii, wydaje nam się, że to jest jakaś specjalna okazja i że to jest coś rzeczywiście specjalnego. Ulegamy oczywiście specjalnie skonstruowanym opakowaniom, takie, które wizualnie wyglądają na takie, które zawierają dużą ilość produktu, a okazuje się finalnie, że tych produktu za dużo tam w środku nie jest. Na przykład jak mamy flakon perfum, to może spontanicznie, czy jakoś tak podświadomie byśmy się spodziewali, że on będzie zrobiony ze zwykłego szkła, podczas kiedy jest zrobiony ze szkła bardzo grubego. W środku tego płynu zapachowego jest zwyczajnie niedużo. Czasami jest tak, że te produkty pierwszej potrzeby są gdzieś nawet niekoniecznie ustawione przy kasach czy na końcu naszej ścieżki zakupów, ale sama ścieżka jest tak zaplanowana, że właściwie musimy przejść cały sklep, żeby do tej kasy gdzieś tam na końcu dobrnąć. Także samo ustawienie produktu w sklepie jest ważne. Ma ogromne znaczenie na przykład to, na jakiej wysokości jest eksponowany produkt. Jeśli on jest eksponowany na wysokości wzroku, to będziemy wybierać go znacznie częściej, niż kiedy musimy do niego sięgnąć. Sklepy na jakiś czas przed świętami, gdzieś tam w listopadzie, podwyższają ceny, żeby potem je obniżyć o jakiś określony procent, wyakcentować to, wyeksponować, czyli finalnie żądać za dany produkt tę samą cenę, która była wcześniej, ale ona jest faktycznie po tam kilku dniach, kiedy była wyższa, obniżona. Przy okazji świąt to warto powiedzieć o tych zestawach takich upominkowych czy promocyjnych, gdzie tam często są rzeczywiście dosyć atrakcyjne produkty łączone z mniej atrakcyjnymi, te takie bardziej chodliwe, z trudniej sprzedawalnymi, nawet jeśli to są produkty jednej marki. Dobre oświetlenie miejsca sprzedaży, nie tylko jeśli chodzi o artykuły spożywcze, tylko generalnie, jest bardzo ważne. Takie przyciemnione, niedoświetlone miejsca mniej się nam podobają, mniej przyciągają naszą uwagę. Może też gdzieś tam myślimy, że coś tam jest bardziej, nie wiem, albo brudne, albo bardziej do ukrycia. I w ogóle przy okazji tego światła warto wspomnieć o marketingu sensorycznym, o tym, że na wszystkie nasze zmysły, nie tylko wzrok, starają się handlowcy oddziaływać. Ważniejsze jest to, co jest duże, więc jak to 4,99, to proszę zwrócić uwagę, że rzadko tak jest zapisane, że jest czwórka, potem przecinek i te cyfry 9,9, te dwie dziewiątki, są takiej samej wielkości. Ta cyfra 4 jest wielka, dziewiątki są małe. Trzeba być po prostu uważnym. Rzeczywiście to, co zawsze działa, czyli jakieś listy zakupowe wcześniej przygotowane, też no, pewna taka, nawet powiedziałbym, do bólu uważność, żeby sprawdzać daty ważności, żeby sprawdzać ceny, szczególnie w tych zestawach upominkowych, bo tam często jest tak, że na przykład jakaś część produktów to są produkty, których data ważności niedługo się kończy. Czasami tak one są niestety łączone. Jak nie chcemy rzeczywiście bardzo mocno czegoś kupić, to nie bierzmy tego do ręki. Jest taki moment psychologiczny, że jak coś bierzemy do ręki i już rzeczywiście zaczynamy się z produktem zaprzyjaźniać, trudniej nam jest zrezygnować z jego zakupu. Wiadomo, że jakby narzekamy coraz częściej na to, że te święta w handlu czy w biznesie, no to się zaczynają już na początku listopada. No, no jest to pewna konieczność. Rynek takie zachowania wymusza, bo mimo, że narzekamy na takie chwyty, no to potem im jednak ulegamy.